Uwaga, gorące newsy! Firma Square Enix szykuje sequel gry The World Ends With You, zatytułowany Neo The World Ends With You. Od razu widać, że to sequel. W drugiej części poznamy kontynuację przygód bohaterów uwikłanych w grę, rozumiecie, na śmierć i życie. A wszystko to będzie toczyło się na ulicach tokijskiej dzielnicy Shibuya. Jako że gra ma wyjść latem 2021 roku na PlayStation 4 i Switchu, można powiedzieć, że fani czekali na ten sequel prawie 14 lat. Pierwsza część The World Ends With You wyszła wiele lat temu na konsolach przenośnych i w pewnych kręgach stała się pozycją kultową. Zapracowały na to ciekawy pomysł na rozgrywkę, rozbudowany system walki czy właśnie japoński setting. To prawdziwa legenda. Skoki w wersji prostej, ale satysfakcjonującej. Mowa rzecz jasna o Deluxe Ski Jump, tym razem z numerkiem 2, bo ta gra trafiła właśnie na urządzenia mobilne z systemem Android. Jest ona dostępna w wersji darmowej z reklamami, które można usunąć za opłatę. A w grze zabójcza rozdzielczość 320x200 pikseli, 32 skocznie, a także tryb multiplayer na jednym telefonie. Niedawno mówiliśmy o remake'u gry 13, czyli pamiętnej strzelanki opartej na komiksach. Ten okazał się fatalny i jest mocno krytykowany przez graczy. Nieco absurdalnym rezultatem całej sytuacji jest to, że remake zrodził zainteresowanie grą, ale w jej oryginalnej postaci. Oryginał podobno sprzedaje się lepiej niż sam remake. Czyli sukces jest na razie tylko w promowaniu klasycznej gry. Iron Harvest Fictional States. Studio KingArt Games szykuje dodatek fabularny do strategii czasu rzeczywistego Iron Harvest. Nazywa się on Razwiat Revolution i wyjdzie 17 grudnia, przynosząc 4 nowe misje dla jednego gracza. Oprócz tego od 25 listopada do 1 grudnia będzie można zagrać w demo gry zawierające kilka zadań z kampanii oraz multiplayer. Ponadto twórcy planują turniej multiplayer. Horizon Zero Dawn Complete Edition pojawi się w sklepie GOG.com, gdzie jak pewnie wiecie, gry nie posiadają zabezpieczeń DRM. Tak będzie i w tym przypadku. Gra przy okazji skorzysta z funkcji aplikacji GOG Galaxy 2.0, a więc będzie miała integrację osiągnięć czy save'ów w chmurze. Complete Edition zawiera bazową grę, a także dodatek The Frozen Wilds i parę innych elementów. Premiera na GOG-u 24 listopada. Nagrajcie Robloxa, please. Dobra. A na koniec coś z naszego podwórka. Nie lubicie reklam na YouTube? To mamy kiepskie wieści, bo platforma YouTube prawdopodobnie doczeka się więcej reklam. Chodzi o to, że koncern dokonał zmian w regulaminie, który pozwala mu wymusić wyświetlanie reklam we wszystkich filmach, a nie jedynie tych, których twórcy są objęci programem partnerskim. Jeśli ktoś chciałby więc prowadzić kanał bez reklam, może mieć z tym problemy. Swoją drogą, muszę tu w tym fleszu może więcej reklam dać, bo mało zara... Więcej hajs! A, przepraszam, rozochociłem się wizją wielkiego bogactwa z reklam. To wszystko na dziś. Cześć.